zwołane to siedzenie Sejmu w sali kolumnowej, na które nie wpuszczano posłów opozycji. Nagrania, które pokazują, że posłowie PiS-u dopisywali się do listy obecności po zamknięciu. Szanowni Państwo, wczoraj ukazał się chyba najlepszy komentarz i najlepszy skrót tego, co się wczoraj wydarzyło. Mianowicie były to trzy słowa. W cudzysłowie Sejm, w cudzysłowie uchwalił, w cudzysłowie budżet. Nie chcemy cudzysłowów w polskim parlamentaryzmie. Chcemy, żeby ta izba, żeby Sejm i Senat, żeby dwie izby polskiego parlamentu były poważnymi organami. Reprezentują nas posłowie, upomnijmy się o to, żeby robili to godnie. Wolne media! Wolne media! Nie można się chować przed dziennikarzami! Nie można przede wszystkim to, co się stało dzisiaj w nocy, używać policji przeciwko obywatelom! Dzisiaj znowu, po 35 latach, użyto policji do rozpędzenia zgromadzenia pod Sejmem! To jest hańba! To jest hańba polskiej ekipy rządzącej, że znowu używa siły przeciwko Polakom! Nie chcemy powtórki z 81! Nie chcemy powtórki z 70! Domagamy się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu i uporządkowania parlamentaryzmu w Polsce! Wczoraj wydarzyło się w Sejmie. Zrealizowało się największe marzenie posła Kaczyńskiego. Drodzy Państwo, to wczoraj się stało. Wreszcie został internowany! Bo ono jest. I naprawdę, panie Jarosławie, pana życie od tego momentu naprawdę będzie lepsze. Brawo! Ludzie są fajni, proszę. Panie pośle Kaczyński, proszę mi wierzyć, utrata władzy będzie mniej bolała niż panu się to wydaje. Szanowni Państwo, jak widzicie, my nie nienawidzimy. My po prostu współczujemy panu prezesowi. Naprawdę współczujemy. Ten człowiek po prostu chyba nie lubi ludzi. Tak nam się wydaje. Może czas, żeby ich polubił. To się nie uda. Lubi ludzi, tylko nie mężczyzn i kobiet. Adamie, czy kontynuujemy nasz koncert dzisiaj? Bardzo mu współczujemy. Bardzo mu współczujemy. Ale wypizdać! 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 Nie bójcie się, wszystkich nas nie zamkną. Wszystkich nas nie pozamykają, proszę pana. Ja chciałem życzyć panu prezesowi Kaczyńskiego wszystkiego najlepszego. I tak samo jak my mu życzymy wszystkiego najlepszego, życzymy wszystkiego najlepszego dla naszej ojczyzny, dla Polski, tak samo chcemy, żeby on życzył nam wszystkiego najlepszego, ale tak jak my to postrzegamy, a nie jak on to dziwnie postrzega. Dziękuję. Bardzo proszę. Woli Sprawiedliwości, Platforma Obywatelska. Ja bym chciał życzyć panu prezesowi Kaczyńskiemu, żeby sobie znalazł wreszcie nowe zajęcie i żeby ono było pożyteczne. Bo pan prezes Kaczyński od prawie 30 lat jest na państwowym garnuszku. Jakimś sposobem zapewnił sobie całą stałodobową ochronę, limuzynę, a tak naprawdę nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie sprawuje żadnej funkcji w państwie. Pan Jarosław Kaczyński potrafi wygrać wybory, potrafi zyskać władzę, ale niestety nie potrafi jej sprawować. To, co się dzieje, pokazuje, że Jarosław Kaczyński nie potrafi sprawować władzy. Nic szczególnego, nic strasznego w Polsce się nie dzieje. Nie mamy kryzysów społecznych, nie mamy kryzysów gospodarczych, nie mamy zagrożenia z zewnątrz, a takie sceny dantejskie dzieją się w nocy. I zamiast zajmować się rodziną, swoimi prywatnymi sprawami, to w sobotę, w mrozie, tuż przed świętami musimy wychodzić na ulicę i krzyczeć. Ja z przyjemnością. Szanowni Państwo, życzymy panu prezesowi szybkiej i udanej emerytury. A ja życzę panu Kaczyńskiemu, żeby przestał się nami zajmować, żeby się przestał zajmować krajem i żeby się ku
kurna sobą zajął. Zajmij się sobą! Zajmij się sobą! Zajmij się sobą! Kurna, zajmij się sobą! Zajmij się sobą! To ja może chciałabym życzyć wszystkim posłom Prawa i Sprawiedliwości pokory i mądrości. O nie! To są bardzo mądre słowa, możemy tego życzyć wszystkim. To nie miało szef być Rady takie... Miasta, proszę! Były. Tak, tak, jestem rzeczywiście stosiowcem i pamiętam czasy, szanowni państwo, kiedy wielu z państwa pewnie nie pamięta, pamiętam czasy, kiedy chodziliśmy i chcieliśmy walczyć o to i wierzyć się nie chciałoby, że wrócą te czasy, że będziemy musieli również walczyć o to, żeby była demokracja. I tyle tu zostało powiedziane. Ja myślę, że rzeczywiście w związku z tym okresem świątecznym życzmy tym wszystkim, co to doprowadzili do tej sytuacji, nie tylko wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i nie tylko fizycznego. Drodzy państwo, współczesna farmacja radzi sobie już z wieloma problemami i myślę, że z takim problemem jak Prawo i Sprawiedliwość można sobie poradzić. Ale też działa w drugą stronę farmacja. Ja tylko chciałem panu prezesowi Kaczyńskiemu złożyć takie życzenia, które on nam życzy. I sądzę, że to będzie całkiem niezły rewanż dla niego. Dziękuję bardzo. Pani, myślę, że przede wszystkim chcemy, żeby pan prezes pozwolił nam być sobą, po prostu. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą jeszcze. Co tam w Warszawie teraz? Jakie nowe wiadomości z Warszawy? Czekamy. Dzwoni, a nie, to mama dzwoni. Bez ważne. Panie Antoni, panie ministrze, Antoś, zdrowia. Nic nie jest ci tak potrzebne jak zdrowie. Naprawdę życzę ci z całego serca zdrowia. Nie wiem, ktoś jeszcze chciałby z państwa, które już życzyliśmy wszystkiego dobrego. Nowym wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego chciałbym życzyć zdrowia. Ostatnio się nam pochorowali, więc zdrowia dla sędziów, zdrowia dla posłów i też czasami dla osłów. W Wigilię niedługo chcielibyśmy przekazać życzenia posłom. Czy pani chciałaby któremuś? No jakieś trzeba mieć. Chrześcijańskiego współczucia chociażby. Proszę państwa. Szanowni Państwo, kiedy siedziałem w więzieniu, ponieważ dnia nas brutalnie pobita, siedziałem w małych grupach, było nas 9, i sprowadzono nas do piwnic więziennych, które zostały opróżnione z pozostałych skazanych.
Wtedy wychodziliśmy na okna, czyli tak zwane lipa więzienne, i ten, który miał najmocniejszy głos, krzyczał: jebać komunę! Jebać! 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 I wtedy pozostali krzyczeli w chórku: jebać, jebać i się nie bać! Żeby nie marnował energii Polaków. Ta energia, którą wszyscy poświęcamy na wychodzenie na ulicy, mogła być skierowana na wiele sensownych rzeczy w budowaniu naszej Polski. Z przykrością słucham, jak młodzi ludzie mówią, młodzi, wykształceni ludzie mówią, że wyjeżdżają z Polski, bo nie chcą, żeby ich dzieci dorastały w Polsce pisowskiej. Nie pozwólmy na to. Za miesiąc ma się urodzić moja wnuczka. Ja chcę, żeby ona żyła w wolnej Polsce, demokratycznej. I życzę wam również tego wszystkiego. Wolny Polski! Bez PiS-u! Wolnej Polski! Bez PiS-u! Wolnej Polski! Bez PiS-u! Przestań liczyć, prezydencie! Hańba Polski! Parlamencie! Przestań liczyć, prezydencie! Hańba Polski! Parlamencie! Przestań milczeć, prezydencie! Hańba Polski w parlamencie! Przestań milczeć, prezydencie! Hańba Polski w parlamencie! Drodzy Państwo, jest informacja tutaj z gazety.pl, którą pozwolę sobie przeczytać, bo ona naprawdę nie wygląda dobrze. 500 policjantów, takie posiłki ściąga do stolicy szef MSWiA, Mariusz Błaszczak. Ja więcej nie powiem, ale to widzicie Państwo, co się dzieje. Mamy ewidentnie powtórkę roku 81. Trzymam się. Gdańsk, Warszawa! Wspólna sprawa! Gdańsk, Warszawa! Wspólna sprawa! Nie pozostawia złudzeń. To demolka Polski niemal wszędzie, gdzie się spojrzy. Jarosławie, demolka Kaczyński. Pan, panie Kaczyński, odpowie ze spraw kierownicze. Teraz mam smutną wiadomość, o której się dowiedziałem dzisiaj z Sejmu. A propos niektórych naszych liderów partii opozycyjnych, które nas reprezentują. Niektórzy z nich namawiali, żeby tutaj nie przychodzić swoje koleżanki i kolegów. Ja chcę tym liderom partii politycznych, naszych partii politycznych, powiedzieć: liderzy muszą mieć jaja, bo jak nie, sami sobie poradzimy. Ty, Jarosławie Kaczyński, stoisz tam, gdzie stało ZOMO, prokurator Piotrowicz i sędzia Kryże! Z 13 grudnia z Warszawy, spod siedziby PiS-u, spod Nowogrodzkiej, z wydarzenia, które trwało, które on zapoczątkował i które trwa do dnia dzisiejszego, czyli strajku obywatelskiego. Radomir w tym przemówieniu wspominał o tych 13 postulatach. Ja dzisiaj je już raz czytałem, ale ponieważ zmieniamy się, ja cały czas widzę nowe twarze, ja pozwolę sobie przypomnieć te postulaty, które wypracowaliśmy i które ogłosiliśmy 13 grudnia. Żądamy dymisji rządu Beaty Szydło, jeżeli to nadal jest rząd Beaty Szydło oczywiście. W godzinie 18 w poniedziałek na targ, na drugi targ w Gdańsku przygotowujemy kolejny głośny sprzeciw. Żądamy zachowania autonomii organizacji pozarządowej. To jest to, że od XX wieku każda jedna dyktatura miała gębę pełną słowa demokracja. I panie Kaczyński, sprawdź pan, co to jest demokracja. Sprawdź pan, co to jest godność, bo my się nie poddamy. Dziękuję. Reporterowi, kim chciałby zostać w przyszłości? Słyszałem, że on by chciał zostać emerytowanym zbawcą narodu. Otóż drogi panie pośle, śmietniki historii na przestrzeni ostatnich 2000 lat
są pełne emerytowanych zbawców narodu. W historii pełne są takich osób. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Powiedział Adam, jesteśmy dumnym narodem w centrum Europy. I ma rację. A ja bym chciał wrócić w związku z tym, że jesteśmy dumnym narodem, to dopowiedzieć jeszcze, że jesteśmy narodem, w którym jest mnóstwo współczucia, mnóstwo chrześcijańskiego miłosierdzia i mnóstwo dobra. I mimo po tych wielkich słowach chciałbym znowu wrócić do tego, żeby Państwo przekazywali posłom za naszym pośrednictwem życzenia. Wiele nowych twarzy widzę. Podejdę teraz tamtą część. Czy ktoś z Państwa chciałby przekazać za naszym pośrednictwem coś? Znowu partię razem. Władzy? Pan, żeby jak najszybciej odeszła. To też są dobre życzenia. Może pani coś by chciała przekazać? Ma pani do żółwionego posła? Ja chciałam powiedzieć, żeby młodzi trzymali się, że to wszystko już było, że oni się, że na nich się zawiedli, a tymczasem właśnie to jest nieprawda. Właśnie to starsi ze swoim doświadczeniem mogą teraz zaproponować różne jakieś ciekawe rzeczy. Także młodzi, fantastycznie, że tutaj są młodzi ludzie. Wczoraj w nocy byli młodzi ludzie, dzisiaj tu są młodzi ludzie. Razem wreszcie jest schodem. Ja mam 17-letnią córkę, ona nie słucha tego, co ja mówię. Pan... Znaczy, mój dziadek grał w Lechii w latach 40. Ja od tego czasu mam szacunek do Lechii i uważam, że nie powinna być zawłaszczona. Natomiast zupełnie na poważnie teraz to... Uważam, że to jest w ogóle jakaś niesamowita sprawa. To znaczy, nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby jedna partia miała taką władzę. Miała większość w Sejmie. PZPR się nazywał. PZPR, dobra. Była taka partia. Rzeczywiście, natomiast widocznie to jest żenujące, że mimo takiej władzy nie potrafią jej wykorzystać w sposób konstruktywny. No, chyba że rzeczywiście ta władza cała demokratyczna im nie wystarcza. I to jest coś szalenie przykrego. A jeszcze jakby tematy, które oni poruszają i ilość tych spraw, wokół których trzeba protestować, jest niesamowita i mam nadzieję, że to rzeczywiście zmobilizuje większość w kraju, żeby mocno zaprotestować. I jeszcze taka jedna myśl, to kwestia tego, żeby się nie dzielić, żeby mentalnie nie dzielić społeczeństwa. To znaczy, wszyscy stajemy wobec problemów globalizacji, wobec wielu różnych problemów i wielkim wyzwaniem społecznym jest to, żeby zachować jednak dialog w społeczeństwie. Abstrahując od tego protestu wobec rządzących. Drodzy Państwo, mówił to młody człowiek, który trzyma w lewym ręku flagę partii Razem, a przepasany jest biało-zielonym szalikiem Lechii. Budzi się w nocy z krzykiem, bo był więźniem stalinowskim. Później musiał wychodzić, walczyć za czasów Solidarności, a teraz mi mówi za każdym razem, jak jest jakaś demokracja, idź, pomachaj flagą, krzycz, walcz o demokrację, bo nie chcę, żeby moje wnuki i prawnuki znów musiały wychodzić na ulicę. Dziękuję. Biorąc pod uwagę nasze obecne z nami dzieci,
że oprócz haseł, że dzieci ze swoją Downa muszą się rodzić, żeby zapewnić tym już istniejącym godne życie, pracę i pomyśleć o tym, że bardzo przykro, ale prawdziwe rodzice wiecznie nie żyją. Ich nowie i rodzice zostawiają te dzieci i co dalej. Nie wystarczy hasło, że one się muszą rodzić, że matka dostaje 4000 upokarzające maksymalnie i nic więcej dla nich ze strony się nie robi. I to jest dotyczy nie tylko dzieci z Downa, chociaż o nich mówi się najgłośniej podczas akcji o aborcji, ale dotyczy każdej innej niepełnosprawności. Dziękuję. 500 srebrników nie sprzedali tego kraju, bo to jest takie realne zagrożenie. Dobrze, to idę. Myślałem, że ktoś znowu chce. Drodzy Państwo, czy tutaj ktoś przyszedł? Ten uśmiech na twarzy, drodzy Państwo, wróży naprawdę gorące przemówienie. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć jedno, że kaczor orła nie pokona. Brawo, no to jest prawda. Proszę. Kaczor orła nie pokona! 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 Kochani, przed chwilą... Słuchajcie, chciałem powiedzieć jedną rzecz, że nie chce mi się tu stać, bardzo nie chce mi się tu stać. Chętnie bym poszedł, kupił prezenty dzieciom, albo usiadł, poczytał książkę, kurczę, ale muszę tu stać, to mnie strasznie wkurza. Co jeszcze mnie boli też trochę, to, że nie widzę tu naprawdę żadnych bardzo młodych ludzi. Nie widzę tu gimnazjalistów, którym rozwalają system. Okej, no wiesz co, widzę tu ludzi w średnim wieku. Słuchajcie, a prezesowi chciałbym życzyć, żeby w końcu po latach poszukiwań znalazł w końcu terapeutę, który się podejmie leczenia. Jak PiS, w jaki sposób, na czym polega wielkie kłamstwo 500+. Kochani, to jest jedno wielkie, totalne kłamstwo. Nie chcemy kłamstwa! 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 Kochani, w ramach życzeń dla... No nie powiem kogo, ale wszyscy wiemy. Życzę mu, żeby po pierwsze przemówił ludzkim głosem. Po drugie, żeby nie bał się, żeby mu kota pogonią. I żeby w jego otoczeniu ludzie, którzy się do niego zwracają, mówili ludzkim głosem, żebyśmy mogli usłyszeć, że posłowie, których tutaj mamy całą długą listę, zaczęli mówić ludzkim głosem. I żeby premier jego rządu nie musiał udowadniać w telewizji narodowej, że nie jest wielbłądem. Tak jak my chciałbym, żebyśmy nie musieli udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami. To jest, jak wiadomo, pewien dowcip z okresu minionego. I chciałbym tutaj przypomnieć, żeby zmotywować ludzi do przyjścia w poniedziałek o 17, żeby protestować przeciwko deformie oświaty. Wczoraj, jak tutaj się spotkaliśmy, to cytowałem znakomite radio ormiańskie, Radio Jerewan. Jak wiecie, kiedyś było pytanie słuchacza, jaka jest różnica między organizacją, reorganizacją a dezorganizacją? Z tym, co właśnie mamy obecnie w naszej oświacie, odpowiedź była, te niuanse ważne są w systemie burżuazyjnym, u nas to wszystko jedno. Także zapraszam rodziców i nauczycieli, żeby chronili nasze dzieci przed kolejną dezorganizacją systemu szkolnictwa. To jest, drodzy Państwo, tak jak z pisowską prawdą. Jest prawda, poprawda i go-prawda. To, że się z czymś poglądami nie zgadzamy, nie znaczy, że je negujemy. Kolega wypowiedział słowa, już mnie nie słucha. Drodzy Państwo, czy ktoś jeszcze, ja próbuję dowiedzieć się, co dzieje się w Warszawie w tej chwili. Sprawdzam aktualizację. O. Pan będzie mógł, ja będę sprawdzał. Proszę. Ja w ramach życzeń dla władzy. Moi drodzy, my spotykamy się w tym miesiącu pod hasłami grzeczni już byliśmy. Ale tak naprawdę nie jesteśmy niegrzeczni. My zaledwie przestaliśmy być uprzejmi. I chciałbym życzyć większości parlamentarnej PiS, rządowi, panu prezydentowi, żeby w nowym roku nie musiał spotkać się z ludźmi, którzy są naprawdę niegrzeczni.
Precz z Kaczorem! 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 Ja powiem, drodzy Państwo, w tym miejscu też jeszcze bardzo ważnego. Pamiętajcie, mówiłem przed sekundą o śmietniku przystani. Ja bardzo bym chciał, żeby dzieci moje i moje wnuki nigdy nie miały takiego kaczora albo innego pana. I tutaj zwracam się do partii, szczególnie do partii Razem też. Żebyśmy nie zamienili wspomnianego przez chwileczkę kaczora na inne zwierzę. Żeby nigdy w historii tego kraju, ani żadnego innego kraju na tym kontynencie, ani żadnym innym, nie pojawił się ktoś, kto zmusi tysiące ludzi do wyjścia na ulicę, kto będzie próbował zagarnąć władzę, kto będzie próbował jednoosobowo rządzić krajem i decydować za tym, co jest dobre, a co jest złe. A cytując pewnego klasyka tego kraju, że nikt nas nie przekona, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Żebyśmy nigdy więcej nie musieli takich brodni i herezji, jakiejkolwiek mównicy, trybuny, czy innego medium słuchać. To jest taki mój apel do wszystkich partii, które się tutaj znalazły, bo pokusa władzy jest ogromna. Dla was, dla ludzi zrzeszonych w partiach politycznych, bardzo, bardzo jesteście podatni na to. Jarosławie Kaczyński, nie idź tą drogą. Naród cię prosi, błaga, wręcz na kolanach jestem gotowa tutaj uklęknąć, żebyś nie szedł tą drogą, nie niszczył narodu, nie niszczył mojego zdrowia. I byłabym ci za to wdzięczna. Ja myślę, że w tej sytuacji jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy posłowie walczą w parlamencie, powinniśmy być aktywni na ulicach miast, w mniejszych regionach, w Gdańsku, w jeszcze mniejszych miastach i pokazać, że my wspieramy tę sytuację, w której nasi opozycyjni parlamentarzyści walczą o dobrą sytuację w Polsce i o to, żeby wreszcie była normalna sytuacja w naszym kraju. Dzisiaj manifestujemy swoje stanowisko, włączamy się w manifestację. Chcemy swoją dzisiaj obecnością wyrazić tą wspólnotę z Warszawą, z naszymi parlamentarzystami, którzy są w opozycji niestety. I mamy nadzieję, że wkrótce sytuacja zmieni się na lepsze. Mamy nadzieję. Dobrze, to ja idę teraz tutaj. Dzień dobry. Pan by chciał coś powiedzieć? Przepraszam. Ja bym chciał jeszcze oprócz tego, żeby PiS oczywiście oddał władzę, to chciałbym powiedzieć, żeby też kler nie wtrącał się do polityki, bo on stoi za tym wszystkim, również. Polacy, zacznijcie myśleć samodzielnie, przestańcie myśleć stereotypowo. Bardzo dziękujemy. To też jest bardzo ważny głos. Dobrze. Cały czas patrzę tam, się nikt nie zmienił. O, tutaj pan operator, może pan operator chciałby coś powiedzieć. Drodzy Państwo, pan operator się wstydzi. Zachęćmy pana operatora. Opowiadaj! Nie nagrywaj człowieku tylko zacznij opowiadać. Skąd pan do nas przyjechał? Dzień dobry. Kilka słów. Do radosnych mieszkańców Trójmiasta. Pan z Gdańska. Co spowodowało, że wyjął pan to urządzenie elektroniczne i chciał uwiecznić te jakże radosne chwile? To się dzieje. Dla potomnych. Pan taki Leszek Długosz nasz, można powiedzieć. Dziękujemy, to ważne. To brawo dla państwa. Brawo dla tego pana, że ma tyle odwagi, że nagrywa. Brawo. I wszyscy państwo zostaniecie gwiazdami YouTube'a. Proszę państwa, mamy aktualizację z Warszawy. Szpaler policji oddzielił właśnie budynek Rady Ministrów od ulicy, tak żeby ludzie nie mogli się tam dostać. Także nie wiemy, co tam będzie się działo, będziemy aktualizować na bieżąco. To jest nasz dla ciebie, na własnym pokrzebie wąs. Dokąd prowadzisz ten kraj? Stąd, stąd, Rady Polskie, oddaj co zabrałeś, napraw co spadrałeś, spraw, spraw. Thank you.
co nasze oddajcie i wojny nie szukajcie. Tu człowiek ma prawa, tu wojna jest Warszawa. Co nasze oddajcie i wojny nie szukajcie. Tu człowiek ma prawa, tu wojna jest Warszawa. Proszę Państwa, kiedy czytam te nazwiska pani Fotygi, pana Selina, pana Kuliana, pana Szymańskiego, zastanawiam się nad tym, przecież ludzie mają rodziny, mają dzieci, mają żony mężów, mają matki ojców. Nie wiem, czwartej szkoły podstawowej, tej przed reformą i po reformie również, także to a propos Targowicy. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tu dzisiaj razem i będziemy razem, nie? Przeczekają nas, bo oni chcą nas przeczekać. Próbują w nocy przegłosowywać ustawy, próbują w nocy potajemnie zbierać się w różnych salach, w różnych zakamarkach Sejmu i chcą, żebyśmy tę noc przespali. Chcą, żebyśmy chcą nas po prostu przeczekać. Ale my nie damy się przeczekać. Będziemy przychodzić tutaj, będziemy przychodzić pod te biura poselskie. Będziemy czekać na tych posłów. Niech oni do nas wyjdą. Niech spojrzą nam w oczy. Niech powiedzą tak, robimy to zgodnie ze własnym sumieniem. Gdzie jesteście? Wyjdźcie w czasie kampanii wyborczej. Gdzie dzisiaj jesteście? Wyjdźcie do nas, powiedzcie nam. Tak, jesteśmy dumni z tego, co robimy. Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Przed drodzy Państwo, telewizja TVN pytała, czy ktoś do nas z biur poselskich wyszedł. No nie, niestety. Wyjdźcie z góry! Ja nie wiem, czy pan Andrzej wie, że jakiś rok temu ostatnio wygrał wybory prezydenckie w tym kraju. I w tym nadchodzącym roku chciałabym mu życzyć, żeby tym prezydentem w końcu był. Panie Andrzeju, pan ma szansę ten burdel jeszcze sprzątnąć tutaj. Proszę po prostu być uczciwym prezydentem i rzetelnym prezydentem. Dziękuję. Tu widzę dużo nawet twarzy. Czy ktoś z Państwa chciałby? Dzień dobry. Coś powiedzieć? Ponieważ tak jak wy wszyscy zapewne, którzy tu przyszliście, nie zgadzam się na to, żeby niszczono praworządność w tym kraju, żeby bez nas ustalano różne prawa dotyczące naszych dzieci, chodzi o edukację, żeby niszczono Trybunał Konstytucyjny, żeby nie wpuszczono dziennikarzy, żeby zaklejano im usta. Pamiętam te czasy, kiedy tutaj biegałam i walczyłam jako młoda dziewczyna gdzieś tutaj, kryłam się przed ZOMO i tak dalej. No naprawdę mam bardzo podobne skojarzenia w tej chwili, mam lęki i obawy, dlatego tutaj jestem razem z Państwem. Mam nadzieję, że nie dopuścimy do tej sytuacji, że nie będziemy bierni, nie pozwolimy na te wszystkie kłamstwa, manipulacje i nieliczenie się z nami. Niech żyje demokracja! Niech żyją Polacy, niech żyje wolne miasto Gdańsk! Gdyby komukolwiek przyszło do głowy i źle interpretować słowa wolne miasto Gdańsk, wolne nie oznacza to, co pewnie będzie podnoszone przez naszych oponentów. Proszę tym dobrem podzielić się z władzą współczesną. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Jestem ogromnie zbudowana ilością głosów sprzeciwu, które zebrały się tutaj na Targu Drzewnym pod pomnikiem Sowieckiego. Mimo mrozu, mimo tego, że wczoraj było bardzo zimno, też Państwo staliście. Po prostu prosimy o coś prostego, aby wolne media były wolne i aby miały głos i możliwość wstępu do Sejmu. To nie jest dużo, to jest norma ogólnoeuropejska i ogólnoświatowa. Nawet w Rosji mają większy dostęp do Sejmu niż u nas chcą wprowadzić. Więc nie zgadzamy się na zabieranie głosu wolnym mediom i nie zgadzamy się na zabieranie głosu posłom. Jeżeli zabrano głos jednemu posłowi, mogą zamknąć głos nam wszystkim. Na to nie ma naszej zgody. Wolność, równość, demokracja! Szanowni Państwo, jak nie, to możemy im życzenia złożyć. Witamy razem! Jestem rodowitym Kęszczaninem. Wychowałem się w Gdańsku, mieszkałem 30 lat. Jak Państwo na pewno sobie
to każdy się uświadomi, na pewno strajkowałem tutaj w 80 roku, niedaleko, 2 km stąd w Elmorze, niedaleko stąd, czyli Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u, walczyliśmy z załowcami i święcie wierzę, że wygramy. Tym i również i tym razem. Niech żyje wolność. Poznawczy trochę pogłębię. Mianowicie chciałem opowiedzieć o takiej grupce, niewielkiej grupce ludzi, bardzo odważnych, o których dopiero od niedawna słychać czasem w mediach. To są obywatele RP, którzy działają głównie w Warszawie, we Wrocławiu również. W Gdańsku dwie osoby działały, jedna jest tu obecna, to jestem ja. Oni zapoczątkowali szereg różnych akcji, które rzeczywiście mogą mieć wpływ i nawet mają wpływ na ustępowanie przestrzeni przez rząd. Takie akcje, które oni organizują, to między innymi w tej chwili pozew, zbiorowy pozew w sprawie zwrócenia opłat za abonament na telewizję zwaną publiczną, która publiczna nie jest, bo została odebrana społeczeństwu i promują sprzeciw wobec bandyckiego prawa. Na przykład prawa płacenia abonamentu na media, które publiczne przestały być. Jakiekolwiek pokojowe demonstracje, nie zakłócające prac Sejmu, czy też przez policję gdzieś tam zmuszone do zakończenia. Ja nie chcę przytaczać takiego wytartego frazesa, ale nic tak nie łączy jak wspólny wróg. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Kiedy wyobrażam sobie, że obecny rząd ma jeszcze 3 lata kadencji, by prowadzić swoją autorytarną władzę, zaczynam się martwić. Ale ja nie planuję żyć w strachu, ponieważ ich działania jedynie mnie motywują do walki, do wyjścia na ulicę, do krzyku. Ja nie mam zamiaru się poddać. Dzisiejsza manifestacja jest jedną z wielu i skończą się dopiero wtedy, kiedy skończy się autorytarna polityka PiS-u. Demokracja to system, który przeżył bardzo wiele i przeżyje również tą politykę. To on robi rewolucję. Witam Państwa serdecznie. Naprawdę jestem młodym człowiekiem i to, co robi PiS, naprawdę przeraża mnie. Patrzę, że z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. Nowe jakieś sankcje, podatki, jakieś zakazy. Naprawdę jako młody człowiek mam tego dość. Naprawdę mam dość. Mam dość tego, że PiS ingeruje we wszystko, w nasze życie prywatne, w jakieś, mówię, przepisy i dla młodych ludzi, i dla starszych, zabierają jakieś ulgi. A przede wszystkim strasznie boli mnie to, że PiS cały czas podwyższa podatki. Przestańmy zabierać ludziom pracującym pieniądze, ludziom, którzy na to ciężko pracują. Przestańmy zabierać pieniądze, zmniejszmy podatki i dajmy pieniądze tym, którzy naprawdę na to zasługują. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a ja pójdę na drugą stronę ulicy, bo mam wrażenie, że tam są ludzie, którzy też chcieliby zabrać głos. Kto z Państwa chciałby coś powiedzieć? Wszystko można mówić, byle wygrzecznie. My na tyle nie interesujemy się polityką, dlatego nie chcemy się pogadać, dobrze? Rozumiem, a ktoś z Państwa może chciałby... A rozumiem, to Pan te zdjęcia robicie tak dla podobnych. Brawo, drodzy Państwo, mamy następnych Państwa, którzy mają odwagę nagrywać. Jeszcze nie mają odwagi mówić, ale to przychodzi z wiekiem. Dziękujemy serdecznie, wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, Adamie, wróć może do nas. Niewątpliwie Ania Grodzinowska z ramienia Komitetu Obrony Demokracji Regionu Pomorskiego. Dzięki, Adam, po takim wprowadzeniu jestem nieco spraszona, ale słuchajcie, mówiliśmy o życzeniach, a ja chciałabym bardzo podziękować, czy zacząć od podziękowania dla nas wszystkich. Brawo my, niezależnie od tego, jakie poglądy na gospodarkę, czy dajmy na to sprawy zagraniczne reprezentujemy, ale myślę, że nie budzi wątpliwości to, że nam w sercu wszystkim gra jedna melodia. Chcemy kraju wolnego, chcemy kraju wzajemnie szanujących się obywateli. Doskonale, że tu jesteśmy. Bardzo Wam za to dziękuję.
do państwa, którzy oglądają nas być może ze sceptycyzmem, niezależnie od tego, czy nas nagrywają, czy nie. Ja się też bardzo cieszę, że wy tu jesteście z nami, bo wiele zostało złych rzeczy powiedzianych, wielu fałszu wokół całej tej sprawy. Zdajmy sobie sprawę, że my wszyscy jako społeczeństwo i ci z państwa, którzy czy my wszyscy, właściwie nie z państwa, bo znamy się już jako przyjaciele tak naprawdę przez ten rok, działamy w Komitecie Obrony Demokracji, bądź jesteśmy sympatykami tego ruchu i ci, którzy patrzymy na Komitet Obrony Demokracji jako na pewne dziwne zjawisko, bo przecież demokracja nastąpiła w Polsce, partia, która dostała najwięcej głosów rządzi, w związku z tym o co chodzi, tak, znamy te głosy. Przepraszam, mnie też nieco niosą emocje, w związku z tym ta wypowiedź może nieco składna, ale kochani, symbolicznie i po tej stronie ulicy i po tamtej stronie ulicy życzmy sobie wszyscy na te święta, na przyszły rok dobrej Polski, wolnej Polski, Polski wzajemnego szacunku. Dziękuję bardzo. Pamiętamy ten kawałek, którego słuchaliśmy zawsze i słuchamy, i on wyraża to, co myślimy. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele potrafię. Żebyśmy się wzajemnie szanowali, żebyśmy się potrafili wspierać i różnić, bo nigdy nie będziemy mieli wszyscy takich samych poglądów, ale żebyśmy się kłócili, żebyśmy wyciągali merytoryczne argumenty, a nie żebyśmy się obrażali i wyzywali tylko dlatego, że po prostu się w czymś nie zgadzamy. Dziękuję. Ja mam do pana pytanie. Cieszę się, że pan, bo pan jest tutaj z flagą polską i unijną, co jest ogromną radością dla mnie. A dlaczego unijna? Jesteśmy w Europie. I myślę, że ta flaga unijna odróżnia nas troszeczkę od tych ludzi, którzy powyłazili ze rozmaitych stadionów, ze rozmaitych nisz, posługują się też kolorami bieli, czerni, machają flagami biało-czerwonymi, ale głoszą zupełnie inne hasła i chodzą na zupełnie inne manifestacje. Wszyscy, którzy szanują demokrację, wszyscy, którzy chcą dobra kraju, wszyscy, którzy chcą odejścia PiS-u, precz z PiS-em! Precz z PiS-em! Precz z PiS-em! Precz z PiS-em! Depisacja! 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 Do słów pana tutaj, który mówił, żeby się nie spierać o szczegóły w programie. Generalnie teraz się nie spierajmy, natomiast oczywiście solą jakby kultury politycznej dojrzałej jest to, żeby się różnić, żeby się potrafić różnić, żeby potrafić podejmować decyzje, które są demokratyczne i w granicach demokracji, w granicach praworządności. I dlatego jedna rzecz jest bardzo ważna, żeby ją tutaj powiedzieć, bo mówimy o strajku obywatelskim, ale tak naprawdę cała ta sprawa, czyli przekraczanie granic demokracji przez PiS i to, co się teraz dzieje, to jest sprawa polityczna.
I musimy też pamiętać o tym, że kiedy rządy PiS-u kiedyś przeminą, też nie przeminą, ale generalnie jakaś przyszłość chyba nadejdzie, no to musimy też mieć coś konstruktywnego do zaproponowania. No bo kiedy wejdziemy wreszcie do tego Sejmu, kiedy wreszcie rząd nas posłucha, no to musi też dostać od nas jakąś pozytywną rekomendację, jakąś propozycję na to, jak ten kraj należy urządzić. W związku z tym chciałam wszystkich tutaj zachęcić do tego, żeby się nie bali polityki, bo polityka jest dla ludzi. Jeżeli ludzie, normalni ludzie, uczciwi, szczerzy pójdą do polityki, to polityka też będzie szczera i uczciwa. Więc potrzebujemy was i zapraszamy. A ja nie mogę tego komentować. Pozdrawiamy wszystkich! Witamy Władysławowo! Przyjechaliśmy tutaj, bo nie, w nocy chcieliśmy jechać do Warszawy, ale nie wiedzieliśmy, czy zdążymy przed tymi wydarzeniami nocnymi. Na pewno warto było przyjechać tutaj, ale chcemy pozdrowić od powiatu puckiego, ponieważ 13 KOD zorganizował tam również manifestację pod tym samym hasłem. Wolność, to przecież to jest najcenniejszy dar, o który walczymy. I było nas tam wtedy w małym Pucku ponad 100 osób. Brawo dla Pucka! Brawo dla Pucka! Jestem w takim wieku, że pamiętam pierwsze protesty tutaj pod pomnikiem Sobieskiego w latach 70. Pamiętam cały stan wojenny i wszyscy wierzyliśmy w wolność. Teraz jestem pewien, że PiS nie dotrwa do końca kadencji. Amen! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Ja chciałem coś powiedzieć, bo my akurat tutaj z dziećmi przyszliśmy. I bardzo dobrze. I do tego chciałem nawiązać. Po pierwsze, że widać, że pokojowo tutaj manifestujemy. Ale też pamiętam, jak sam byłem dzieckiem, to były czasy głębokiej komuny, pamiętam godzinę policyjną, pamiętam akurat w Gdyni mieszkaliśmy, pod oknami zonowcy pacyfikowali opozycję. To wszystko były straszne, mroczne czasy. Pamiętam później też 89 rok, kiedy roznosiliśmy plakaty Solidarności, kiedy przyszły wreszcie te wolne wybory, ja wtedy byłem chłopakiem młodym. I pamiętam, że to było niesamowite, to był taki cud, aż nie mogliśmy wszyscy w to uwierzyć, że to się dzieje naprawdę, że rzeczywiście Polska odzyskuje wolność, że nie weszły rosyjskie wojska, że nie zniszczyły nas od środka jakieś nasze tajne służby, że to wszystko dzieje się naprawdę i w końcu jesteśmy we własnym domu. I przez 25 lat ostatnie byłem zawsze bardzo z tego dumny. Polska była przykładem dla innych miejsc na świecie, że da się pokojowo przejść do demokracji, że to ma sens, że jest rozwój gospodarczy, że dobrobyt rośnie, że po prostu jesteśmy pięknym przykładem dla całego świata i zawsze byłem z tego dumny. I chciałbym też życzyć nam wszystkim, także naszym dzieciom, żeby nam tego nie zabrano, żebyśmy dalej myśleli i żeby ta duma nasza wróciła i żeby w Polsce znowu działo się dobrze. Dziękuję. Bardzo ważną rzecz chciałem powiedzieć do was jako ludzi młodych również, mam nadzieję. Słowo klucz, o którym wspomniałem, to jest słowo solidarność.